Cześć, z tej strony Esu i witam Was w kolejnym alogu, w którym powiem Wam parę istotnych informacji. Pierwszą informacją jest to, że dostałem partnerstwo. Nie jest to jednak partnerstwo YouTube'owe. Zgodziłem się na współpracę z jakąś kompanią reklamową, czy czymś w tym stylu. I wypytałem ich bardzo szczegółowo. Poprosiłem ich o okres testowy takiego partnerstwa, ponieważ ich partnerstwo tak naprawdę nie różni się niczym od partnerstwa serwisu YouTube. Są takie same funkcje, chyba takie same pieniądze z reklam. Bardzo podobnie to wygląda, dla mnie nawet identycznie. Dlatego poprosiłem ich o okres testowy, żebym zobaczył, jak to wygląda, jakie opcje są na moim kanale, jakie mogę wykorzystać, żeby jakoś wypromować swój kanał lepiej. Więc przez najbliższe kilka dni, może nawet tygodni, będę miał tego partnera na YouTubie i jeśli faktycznie nie będzie w tym żadnego haczyka, to ja Was poinformuję i najwyżej z tego zrezygnuję po prostu. Ponieważ no, ja się troszkę czuję jak taki królik doświadczalny, nie wiem czy dobrze zrobiłem idąc na coś takiego, no ale zobaczymy, ponieważ dostałem informację, że mogę w każdym momencie z tego zrezygnować. A Was to informuję po prostu dlatego, że jesteście moimi widzami i nie będę przed Wami tutaj ukrywał żadnych głupich rzeczy. Drugą rzeczą jest to, że potrzebuję bardzo tła nowego na YouTube. Te stare mi się trochę przejadło, faktycznie trochę wygląda jakby było robione w pęcie, bez obrazy dla tego, który to tło wykonał, bo mi się bardzo podobało, ale jednak chciałbym już jakieś nowe tło mieć, troszkę lepsze, z ładniejszymi barwami, po prostu bardziej profesjonalne. I na dodatek, jako że mam teraz to partnerstwo, to chciałbym, żeby na moim tle był odnośnik do fanpage'a na Facebooku, tak jak to bywa na innych kanałach. Ja się niestety na tym nie znam, nie znam się na grafice komputerowej, dlatego jakbyście mogli, jeśli ktoś to umie zrobić, zgłosić się do mnie na PW na YouTubie, to byłbym bardzo, 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 bardzo wdzięczny za takie coś. To samo sprawa tyczy się banera na mój kanał. Jak widzicie, u mnie na kanale pojawił się nowy baner z z mieczem Linka z Zeldy. Zrobiłem go sam, nie jest on profesjonalny, chciałem tylko zobaczyć, jak to wygląda. Moim zdaniem wygląda całkiem ładnie, pasuje do kanału. Jednak też poprosiłbym kogoś, kto bardziej profesjonalną robotę by tutaj wykonał na mój kanał. Także zgłaszajcie się do mnie. Sprawa kolejna. Pod moim filmem, pod tym alogiem, dam Wam link do Facebooka. Jeśli ktoś z Was ma Facebooka, to zapraszam na mój fanpage Zagrajmy z Esem. Do kliknięcia like. Dlaczego właśnie tam Was zapraszam? Otóż, jak pamiętacie, ja zacząłem tu całą sprawę tych meczy w Ace of Spades, Team Fortress, te wszystkie livestreamy i stwierdziłem ostatnio, że nie ma absolutnie żadnego sensu, by przed każdym livestreamem rzucać nowego aloga, żeby zaśmiecać sobie po prostu wszystkie moje filmy przesłane. Nie ma sensu. Najlepiej będzie, jeśli na Facebooku będziecie obserwować, ja tam będę na bieżąco pisał, że na przykład jutro o 20 livestream, albo dzisiaj o 17 mecz Ace of Spades, szukajcie mnie na tym i na tym serwerze. To będzie łatwiejsze, to będzie szybsze, także zachęcam Was do zajrzenia na tą stronę, nawet jeśli nie macie Facebooka, to szybko można założyć dla tej strony. Link macie na dole, zapraszam serdecznie. I ostatnia sprawa, jutro robię livestreama z okazji właśnie uzyskania partnerstwa. Takiego livestreama typu pytanie i odpowiedzi. Szczególnie dla tych moich nowszych widzów, ponieważ wiem, że wiele starszych widzów chodziło na moje livestreamy, pytało, więc dajcie też szansę nowym osobom o zapytanie, to co ich interesuje. Jutro, sobota, 18 livestream na moim kanale livestreamowym na Ustream. Link także w opisie filmu. Dobrze. To byłoby na tyle. Oczywiście chciałbym bardzo podziękować moim wszystkim widzom za to, że trwaliście tyle i że tylu Was nazbierałem. I za to, że nie cofacie subskrypcji i że komentujecie, że dajecie mi znać. Nie wiem, czy dlatego właśnie dostałem to partnerstwo. Nie dostałem żadnej takiej informacji. Ale myślę, że nie dostałbym po prostu partnerstwa, gdyby oglądalność mojego kanału była zerowa. Także ja Wam bardzo dziękuję. No, po prostu dzięki.
trzymajcie się i zachęcam do komentowania, do wciskania zielonego kciuka. Do zobaczenia, pa pa.